okupant rozścieczony do granic możliwości przyjeżdża jeszcze raz do Michniowa i już morduje jak leci seryjnie. Witam Was serdecznie na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story i przypominam Wam, że widzimy się tylko tutaj, na żadnym innym kanale już nie. Dzisiaj opowieść o pacyfikacji. O pacyfikacji polskich wsi w czasie II wojny światowej. Na przykładzie mordu i bestialstwa, jakiego okupant hitlerowski niemiecki dokonał w Michniowie, w Górach Świętokrzyskich. Gdyby nie polska wieś, jakakolwiek walka w lasach, jakakolwiek walka oddziałów partyzanckich nie miałaby możliwości. Dlaczego? Bo polska wieś karmiła partyzantów, leczyła ich rannych, dostarczała oczywiście żywność, a także chowała magazyny z bronią. To przez polską wieś przechodzili łącznicy, kurierzy, którzy dostarczali partyzantom informacje, lewe dokumenty i mnóstwo różnych rzeczy, które powodowały, że ta walka partyzancka mogła się utrzymać. I właśnie za taką pomoc oddziałom leśnym wieś polska płaciła potworną karę. I taką karę w postaci całkowitego zrównania z ziemią zapłaciła wieś Michnów, w której w tej chwili jestem. Około 2 lat w Michniowie istnieje niezwykłe i bardzo wyraziste, z świetną formą edukacji, mauzoleum martyrologii wsi polskiej. A tutaj po mojej prawej stronie znajduje się masowy grób ludzi, których w 1943 roku w lipcu okupant niemiecki hitlerowski zamordował, pacyfikując tą wieś. I dzisiaj właśnie świadectwa i relacje tych, którzy przetrwali, o tym, jak wyglądała pacyfikacja i bestialstwo hitlerowców w 1943 roku w lipcu w Michniowie. W okolicach Michniowej, jakieś 7,5 kilometra, powstało potężne zgrupowanie oddziałów partyzanckich, legendarnego dowódcy Jana Piwnika Podurego. Liczyło prawie 300 żołnierzy. Wielu z tych żołnierzy, partyzantów, pochodziło z Michniowa. I Niemcy się o tym dowiedzieli. Dowiedzieli się o tym, że Michniów pomaga partyzantom. Skąd się dowiedzieli? Prawdopodobnie od kapusi, od konfidentów, którzy pracowali dla niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Świadkowie zeznają, że kiedy zaczęła się pierwsza pacyfikacja 12 lipca 1943 roku, Niemcy mieli przygotowane listy ludzi, którzy współpracowali z partyzantami, ale także mieli listy rodzin, których synowie poszli do lasu walczyć z niemieckim okupantem. To wszystko było przygotowane. Zaciśnięte pierścienie wojsk niemieckich, bytła żandarmerii, policji i innych jeszcze jednostkach powodowały, że ze wsi nie mógł się praktycznie nikt wydostać.
Edward Materek miał wtedy 14 lat i opowiada, jak swoimi oczami widział zagładę wsi. Niemcy mieli te listy ludzi, którzy współpracowali z partyzantami. Ktoś doniósł. Widziałem oficerów, którzy rozłożone listy na maskach od samochodów czytali i złapanych mężczyzn wyczytywali nazwiska. Wyciągali tych mężczyzn, kazali kłaść się na ziemi i zabijali od razu strzałem w tył głowy. Mój tato wyszedł rano do pracy w kierunku Skarżyska Kamiennej. Tam pracował w fabryce. Został złapany. Nie wiemy, co się potem stało. Znaleźliśmy go na wpół spalonego w stodole. Niemcy pakowali ludzi do stodu, polewali łatwopalnym płynem benzyną i palili żywcem. Ojciec próbował się wydostać. Widać było, że grzebał. Chciał się wyrwać ze stodoły spod murówki. W ręku trzymał dowód tożsamości. Na skraju wsi była gajówka. Gajowego wikło. Tam żandarmeria niemiecka wpadła i zastrzeliła 5 dzieci i matkę. Ale bezczelność i bestialstwo niemieckie polegało na tym, że najpierw zabijano dziecko po dziecku, a na końcu matkę. Ta matka wyła, wyrywała sobie włosy z głowy, widząc, jak zabija się po kolei jej dzieci. Tak wyglądała pacyfikacja Michniowa. W pierwszym dniu pacyfikacji hitlerowski okupant skupił się na mężczyznach. Było wiadomo, że mężczyźni zasilają oddziały leśne, a więc mordował głównie mężczyzn, którzy w jego wiedzy mogliby pójść do partyzantki, a także tych, o których wspomniałem, że mieli informację, iż już w tej partyzantce byli albo z tą partyzantką współpracowali. Pan Materek wspomina, że 2 żandarmów weszło do jego domu. Aresztowali jego 21-letniego brata. Matka klękła, zaczęła błagać. Żandarm nie reagował. Położyła się, zaczęła głaskać i całować mu buty. Żandarm nie reagował, odepchnął ją z pogardą. Potem dowiedzieliśmy się, że spłonął w jednej z michniowskich stodół. Wrzaski, wycie palonych ludzi, zgliszcza, wybuchy granatów, strzelanie pociskami zapalającymi. To wszystko jakieś apogeum, apokalipsa. Partyzanci dowiadują się o pacyfikacji wsi. Przychodzą, kiedy Niemcy się wycofali. Ludzie, którzy służą w oddziale Ponurego, widzą swoich braci, swoich ojców, kuzynów, ludzi, z którymi żyli przez ostatnie lata. Spalonych w pół, albo masakrycznie pomordowanych. Żądza zemsty jest potężna. Natychmiast chcą odwetu. Ponury jest wyśmienitym dowódcą i wie, że albo odwet będzie pod jego dowództwem i kierunkiem, a jeżeli takiego czegoś nie uczyni, to żołnierze nie wytrzymają napięcia. Ruszą i sami na własną rękę zaczną strzelać i atakować Niemców, co doprowadzi do całkowitej destrukcji oddziałów. Więc wpada na pomysł, aby zaatakować pociąg niemiecki relacji Warszawa-Kraków w odwecie za właśnie pacyfikację Michniowa. Tak jak wspomniałem, partyzanci w odwecie za 12 lipca zaatakowali pociąg pośpieszny Warszawa-Kraków. Ostrzali wagony z napisem Nur für Deutsche. Niektóre źródła wspominają, że również napisano na wagonach Odwet za Michniów. Natomiast kiedy były rozmowy po wojnie z tymi ludźmi, którzy byli w oddziale i strzelali tego niemieckiego pociągu, mówili, że było ciemno,
dużo mroku. To była wymiana ognia. Raczej nikt nie biegał i nie mazał z kredą po wagonach, aby pisać takie napisy. Okazało się, że w tym pociągu jadą również żołnierze Wehrmachtu, którzy wracają z urlopu na front. Każdy z nich frontowy żołnierz wyposażony z bronią, a więc była to naprawdę potężna i mocna strzelanina. Raczej nie było nikogo, kto by biegł z kredą czy z jakąś farbą i mazał litery na pociągu. Partyzanci wracają do wsi. Uspokajają mieszkańców, że nic się już złego nie wydarzy, że wszystko, co najgorsze, powinno być za nimi. Edward Materych wspomina, że ojciec nie uwierzył w zapewnienia leśnych. Zabiera rodzinę i uciekają do kolejnej wsi, do wzdołu rządowego. I to ratuje Edwarda i jego rodzinę przed następną akcją, która miała miejsce 13 lipca 1943 roku. Okupant, rozścieczony do granic możliwości, przyjeżdża jeszcze raz do Michniowa i już morduje jak leci, seryjnie. Wrzuca granaty do izb, gdzie są kobiety z dziećmi. Strzela z karabinów maszynowych do każdego napotkanego człowieka. Irena Dąbrowa 8 dni wcześniej urodziła małego synka. Nadała mu imię Stefan. 12 lipca 1943 roku jej mąż Piotr ginie, spalony żywcem w stodole. Dzień później chrześni Stefanka oraz jego babcia wracają do Michniowa z kościoła. Poszli tam rano, aby ochrzcić swojego wnuka, a także chrześniaka. Przecież jest wojna, różnie może być. Wracają do wsi, wpadają w łapy okupanta. Giną spaleni żywcem w stodole pana Romana Malinowskiego. Stefanek jest najmłodszą ofiarą masakry w Michniowie. Wyobraźcie sobie, że miał tylko 9 dni. Drugi dzień pacyfikacji można byłoby określić istną rzezią. Władysław Korgulec wspomina: żona ukryła mnie w oborniku, który był w stodole. Przysypała mnie całego obornikiem i dała mi metalową rurkę, abym mógł oddychać. Słyszałem, jak żandarmi weszli na podwórko i rozmawiali z moją żoną. Zaczęła płakać i tłumaczyć im, że w pierwszy dzień straciła już syna i męża. Nie ma nikogo. Żandarm był bezwzględny. Kazał mojej żonie i 10-letniemu synowi wejść do mieszkania. Usłyszałem terkot karabinu maszynowego. Zdałem sobie sprawę, że moja żona i dziecko zostali zamordowani. Usłyszałem wybijanie szyb i wrzucanie jakichś rzeczy, granatów do środka. Potem żandarmi zaczęli plądrować gospodarstwo i zabierać co najcenniejsze rzeczy. Nagle poczułem zapach dymu. Podpalili cały mój dom i stodołę. Czułem, że jeżeli nie wyjdę z obornika, to belki ze stodoły załamią się. Pomyślałem, wolę już zginąć od kuli, niż spłonąć w płomieniach żywcem. Wygrzebałem się, był dym, półmrok, zacząłem uciekać. Żandarmi krzyczeli, farfluchte partizanen, farfluchte polnische banditen. Strzelali, ale żadna kula nie trafiła. Przeżyłem i daję to świadectwo. Podczas pacyfikacji wsi Michnów zginęło ponad 200 osób. Ponad 100 mężczyzn, 54 kobiety i około 48 dzieci. Od 9-dniowego Stefanka do 15-letniej Władzi. Taka była polityka niemiecka wobec polskiej wsi, wsi, która pomagała oddziałom partyzanckim. Liczba spacyfikowanych miejscowości przez hitlerowskiego niemieckiego okupanta sięga około 850 wsi. Natomiast liczba
jeżeli chodzi o ukraińskich nacjonalistów, jest zatrważająca. To ponad 3,5 tysiąca spacyfikowanych polskich miejscowości. Pytacie mnie często o film na temat rzezi wołyńskiej i mówicie w komentarzach albo osobiście do mnie, że blokuję się, aby zrobić ten film, albo czegoś się boję. Nigdy niczego się nie bałem i nic mi nie blokuje. W swoim dorobku mam kilka filmów na temat rzezi wołyńskiej. Film Zapomnij o kresach, Ichrowice zabili nas w Wigilię, czy nawet wywiady w Superstacji w moim programie ze świętym pamięci generałem Mirosławem Hermaszewskim. Po prostu ten film trzeba zrobić tam, gdzie miało to miejsce. I na koniec powiem wam, że moja babcia, Niera Kazek, jako 13-letnia dziewczynka przeżyła wieś wołyńską. Gdyby ona nie przeżyła, to ja bym dzisiaj do was nie mówił. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, dziękuję wam za to, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję za każdą postawioną wirtualną kawę i każde wsparcie. Bez was nie byłoby nas. A na sam koniec taka mała niespodzianka. Jest to rumianek, symbol 80. rocznicy rzezi tutaj w Michniowie. Rumianek ten ma dwa płatki krwi, jako dwa dni tej bestialskiej pacyfikacji. Jeśli ktoś z was rozmawiał z swoją babcią i dziadkiem na temat II wojny światowej i ich traumatycznych przeżyć i chciałby się podzielić właśnie nimi, prosimy o komentarz w odcinku. To trzy takie symbole rumianki powędrują za najciekawszą opowieść jako nagrodę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Łukasz Kazek, History Story. Zaglądajcie do mnie na Instagrama, na Facebooka. Widzimy się w każdy wtorek o godzinie 20:00.